biznes w klasztorze Shaolin. De Yang jest sławnym mistrzem kung fu. Jest także buddyjskim mnichem. Nie dostrzega sprzeczności między życiem oddanym spokojnemu rozmyślaniu i poświęceniem się sztuce walki. De Yang dziedziczy umiejętności, które od setek lat są przekazywane w klasztorze Shaolin w środkowych Chinach, gdzie narodziło się kung fu. Obecnie życie De Yanga ulega nieoczekiwanej przemianie. W ciągu kilku ostatnich lat naszego wieku, po 1500 latach od założenia klasztoru, wielkie zmiany zachodzące w Chinach dotknęły również Shaolin i jego mnichów. Początkowo ze względu na nasze stare tradycje, czułem się przytłoczony szybkością dokonujących się zmian. Następowały tak prędko. W przeszłości nigdy się tak nie spieszyliśmy. Byliśmy bardzo nieruchawi. A teraz ludzie są ciągle w ruchu. Atak na tradycyjny styl życia klasztoru zaczął się od filmu Klasztor Shaolin, który został nakręcony w 1982 roku. Przedstawiona w nim wizja wojowniczych mnichów, którzy umieją fruwać w powietrzu, zachęciła całe pokolenie chłopców marzących o przyjeździe do Shaolinu i poznaniu tajemnic kung fu. De Yang założył szkołę kung fu w klasztorze Shaolin w odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie nauką tego stylu i ze względu na panujący w Chinach entuzjazm dla inicjatyw handlowych. Kiedy pracuje ze szkolnymi instruktorami, żeby sprawdzić, jak sobie radzą z trudnymi ćwiczeniami szaolińskiego kung fu, podejmuje również ważną decyzję dotyczącą religii, kogo wybrać na nowego ucznia. Li Honghui ma nadzieję, że jego poświęcenie zrobi wrażenie na De Yangu i zostanie przyjęty na nowego ucznia tego mistrza. Ciągle sobie przypomina swe pierwsze zauroczenie kung fu. Kiedy pojawił się film pod tytułem Klasztor Shaolin, zafascynował wiele dzieciaków, takich jak ja. Obserwowałem sceny walk kung fu, które ukazywały dawne umiejętności. Uczestnicy niektórych scen dosłownie fruwali w powietrzu. Wówczas myślałem, że po 3 latach nauki w klasztorze Shaolin można nauczyć się fruwać. Dopiero później, gdy tu trafiłem, zrozumiałem, że to jest niemożliwe. 4 lata temu Li Honghui opuścił dom, żeby wstąpić do klasztoru Shaolin. Uciekłem. Ojciec przyjechał po 2 dniach, by mnie szukać. Przedtem wspominałem mu, że chciałbym się tu znaleźć, ale wówczas jeszcze do tego nie doszło.
Ojciec znalazł mnie, zabrał do domu i trzymał pod kluczem. Podjąłem strajk głodowy. Ojciec nie miał wyjścia. Musiał mi pozwolić na powrót. Chłopcy niemal codziennie stają u wrót klasztoru, pełni nadziei na naukę u De Younga. Wei Caolin jechał tu ze swej wioski aż 2 dni wraz z braćmi i siostrami, zwabiony legendarnymi opowieściami o szaolińskim kung fu. Jeden z asystentów De Younga, Li Kuai-Tsing, jest odpowiedzialny za wszystkich nowo przyjmowanych. Jak się nazywasz? Wei Caolin. Ile masz lat? 15. To będzie ciężka praca. Podejmujesz się jej? Tak. Niedobrze będzie, jeśli zrezygnujesz po kilku dniach. Powinieneś pilnie się uczyć. Przedstawię cię mistrzowi. To nasz mistrz. Wstań. Wstań. Zrobię dla niego umowę. Dobrze. Przygotuj umowę. Ile masz lat? 15. Jest zupełnie zdecydowany. Mówiłem mu, że będzie bardzo trudno. Niedobrze będzie, jeśli nie będziesz ciężko pracował. Wszystkim nowym uczniom De Young pragnie zwrócić uwagę na buddyjskie zalecenia, które stanowią istotę uczenia się kung fu. Chcemy chronić wszystkie istoty świadome. Chcemy położyć kres wszelkiemu cierpieniu. Pragniemy nauczyć tych chłopców wszystkich chwytów. Chcemy zbliżyć się do Buddy. Staraj się pilnie uczyć i nie zrób zawodu rodzicom. Ci uczniowie są bardzo młodzi. Szkoła De Younga liczy około 300 uczniów i stanowi dla klasztoru cenne źródło dochodów. Uczniowie, wśród których jest kilku pięciolatków, pozostaną w szkole przez 3 lata. Opłata za rok nauki stanowi równowartość 200 funtów, czyli około 1300 zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania. To jest znaczny wydatek dla przeciętnego Chińczyka. Ucz się dużo, żebyś był najlepszy. Przyjedziemy do ciebie 17. Przyjedziemy 17, słyszysz? Przywieziemy ci do jedzenia coś specjalnego. Miasteczko Shaolin stało się magnesem dla tysięcy uczniów kung fu z całego świata. Miasto bogaci się na powszechnej popularności kung fu i na filmach z bohaterami uprawiającymi kung fu takim jak Bruce Lee. Panuje zażarta rywalizacja pomiędzy wieloma szkołami. To nie takie proste, bo gdy się tu przyjeżdża, już na ciebie czekają na dworcu autobusowym i namawiają. Chodź do mojej szkoły, moja szkoła jest najlepsza. Idziesz więc, ale spotykasz innego, który mówi, nie idź tam, tam źle uczą. Chodź do mojej szkoły. Oczywiście chcą zarobić. Wokół Shaolinu istnieje 70 szkół. Każda ma własny styl. Niektóre są dobre, niektóre niedobre.
Niektóre są właściwe, inne złe. Pewne jest to, że mnisi tego klasztoru są w kung fu chyba najlepsi na świecie. To tam narodziła się ta technika, tam się kształtowała. Oni znają tajemnicę kung fu, znają jego istotę. Chcesz się zapisać? Przynieś swoją legitymację, dobrze? Przynieś też zaświadczenie ze swojego posterunku policji. To są stałe wymagania przy ubieganiu się o miejsce w szkole Dejanda. Luang Peng ma 23 lata. Kilka dni jechał tu z leżącego na południu kantonu. To jest stary mistrz. A to Dejang. To jest występ Dejanga w Japonii. Przyjechałem tu, żeby poznać sztuki walki. Mieszkam w dużym mieście i widziałem wiele zła. Wiele ludzi nie ma co jeść, ani się w co ubrać. Bardzo chcę wykorzenić zło i pokrzepić tych ludzi, ale nie mam możliwości, żeby tego dokonać. Prawdę mówiąc, chcę się po prostu zabezpieczyć na wszelki wypadek. Od dawna szukałem cię, mistrzu. Wstań, wstań. Musisz mnie przyjąć do siebie na naukę. Nie chcę cię opuścić. Wszystkim, co dotyczy szkoły, zarządzam osobiście. Funkcjonuje ona od ponad 2 lat. Przez ten czas musiałem nadzorować prace budowlane, kupować nowy sprzęt do ćwiczeń, zarządzać kuchniami, personelem i tak dalej. Bardzo wieloma sprawami, aż po błahe szczegóły. Klasztor powierzył mi tę szkołę i prosił, żebym wykonywał tę pracę. Jestem zobowiązany brać ciężar na swoje ramiona. W przeciwieństwie do szaolińskich mnichów, którzy wybrali życie w buddyjskiej kontemplacji, większość uczniów Dejanga nie wiąże swojej przyszłości z klasztorem. Ich zdaniem ta szkoła daje im szansę lepszego funkcjonowania w nowej chińskiej gospodarce rynkowej. Rodziny, które znalazły pieniądze na wysłanie tutaj swoich dzieci w trosce o ich przyszłość, dokonały solidnej inwestycji. Musztra kung fu może pomóc w uzyskaniu pracy w wojsku lub w policji. Pojawiają się nawet marzenia o zostaniu gwiazdą filmów kung fu. Ale to świat nowego biznesu proponuje większości uczniów Dejanga największe możliwości. Dla każdego milionera posiadanie ochroniarza po szaolińskiej szkole jest symbolem prawdziwej pozycji. Ale Tang Zhangzhong jest czymś więcej niż tylko dobrze opłacanym dodatkiem. Ostatnio rozprawił się z wymuszającymi haracz gangsterami, którzy grozili jego szefowi. Teraz interesy się rozwijają i milioner potrzebuje dodatkowego ochroniarza. Więc to ty jesteś tym nowym. Ile masz lat? 22. Z której szkoły kung fu? Z pekińskiej szkoły sportowej. Wypróbuj go, a on wypróbuje ciebie. Popatrzymy. Pokaż nam kilka kopnięć i kilka ciosów. Niech teraz on cię zaatakuje.
Zobaczymy twoje kung fu. Rozważę twoją ofertę i w ciągu 3 dni dam ci odpowiedź. Zgoda? Codziennie, skoro świt, uczniowie Dejanga muszą wbiegać na stromą górę za klasztorem. Dla nowych uczniów jest to wyczerpujący początek. Uczniowie muszą dobiec do posągu Bodhidharmy, legendarnego założyciela klasztoru Shaolin. To jest nasz nowy uczeń, Wei Caolin. Od tej chwili powinniście się nim opiekować. Przywitajmy go. Najpóźniej o 8 uczniowie już są na boisku, żeby cały dzień intensywnie ćwiczyć. Nauczycielem nowych uczniów jest były uczeń Dejanga, Li Hong Kuei. Kiedy słyszycie to wezwanie, natychmiast stawiajcie się w biurze. Chcę z wami porozmawiać o dzisiejszym dniu. Pierwsza lekcja przebiegła w zasadzie bez zarzutu, ale nie możecie widzieć własnych uchybień i błędów. Uprawiamy tradycyjne kung fu. Ono ma własny styl, charakter i szczególny wydźwięk. Gdy wykonujecie ruchy, oni próbują je naśladować. Wielu uczniów robi to niewłaściwie. Na przykład ten ruch. Na początku powinien wyglądać tak. Ale wy wykonujecie go w ten sposób.
Nawet nie otworzyliście oczu i nie patrzyliście na właściwe wykonanie. Teraz przećwiczmy to. Powinniście myśleć o tym, czego uczycie. Jeśli uczycie złych rzeczy, wasi uczniowie nauczą się złych rzeczy. Musimy dbać o poziom. Bardzo wierzę mojemu mistrzowi, bo w przeciwnym razie, czy chciałbym klękać przed nim jako jego uczeń? Jest spokojny, nie jest wybuchowy, jak inni ludzie. Gdy byliśmy uczniami, był dla nas bardzo miły i jest taki nadal, choć jesteśmy trenerami. Jestem mu bardzo wdzięczny. Dużo się od niego nauczyłem. Jeśli was atakują kijem lub mieczem, odparujcie uderzenie ręką. Skok. Gdy Li Honghui po raz pierwszy znalazł się w klasztorze, stoczył ciężkie boje o przyjęcie. To był październik. Padał śnieg. Tutaj śnieg pada w październiku. Wstałem wcześniej i poszedłem do klasztoru. Wrota jeszcze nie były otwarte. Wstałem tam i prosiłem mnicha, żeby poszedł do pokoju De Yanga i powiedział, że przyszedłem. Nie widział mnie wówczas. Przez kilka dni nie wiedziałem, co robić. Byłem bardzo zdeterminowany. Klęczałem pod jego drzwiami przez 4 czy 5 godzin. Zobaczył, jak bardzo tego chciałem. Być może sądzone było nam się spotkać, jak to określamy w buddyzmie. Więc przyjął mnie na pewien okres. W Chinach mawia się: rodzice dają mi życie, ale to mistrzowie i nauczyciele mnie kształtują. Gdy uczniowie przychodzą do nas, mamy obowiązek ich kształcić. Uczyć ich kultury i moralności, żeby byli prawdziwymi, przyzwoitymi ludźmi. Miłymi ludźmi. Kiedy przyszedłem po raz pierwszy, chciałem być uczniem De Yanga, ale on mnie nie przyjął. I aż dotąd nie miałem tej szansy. Ale kiedy taka okazja się nadarzy, muszę być jego oddanym uczniem. Dookoła jest wiele pagód. To jest największy na świecie las pagód. W ciągu stuleci pochowano tu wielu wybitnych mnichów. Szaolińskie kung fu powstało dlatego, że dawno temu mnisi chcieli uchronić swe ciała przed zmęczeniem, a kończyny przed osłabieniem. Codziennie siadali twarzą do ściany i medytowali. Aby więc zachować formę i czujność, ćwiczyli kung fu. Wielu mnichów w przeszłości zasłużyło się dla sprawy Shaolinu. Zatem i wy powinniście w przyszłości dobrze ćwiczyć kung fu. I nie tylko to, ale co najważniejsze, powinniście poznawać zasady buddyzmu i zen. Czy po 2 dniach masz ochotę tu być? Tak. A ty? W zasadzie tak.
Co powiesz o swoim trenerze i o ćwiczeniach? Czy ćwiczenie stojący koń, robienie szpagatu, rozciąga ci nogi? Jeszcze nie umiem tego dobrze robić. Jak długo chcesz się uczyć? 3 lata. Co będziesz robił po ukończeniu? Zaciągnę się do wojska. Chcesz być żołnierzem i bronić ojczyzny. Bardzo szlachetne zamiary. Przyszliśmy tego samego dnia. Powinniśmy być jak bracia. Jest mi tu dobrze. Kiedy przyszedłem, było dobrze, ale nauka kung fu jest bardzo trudna. Prawdą jest to, co mówiliście na początku. Jest ciężko. W ostatnich 2 czy 3 dniach nadążałem już za klasą, ale rozciąganie nóg jest naprawdę trudne. Kiedy przyjedziecie? Którego? Przywieźcie trochę lekarstw. W naszych czasach klasztor Shaolin stał się jedną z największych chińskich atrakcji turystycznych, chętnie wspieraną przez przywódców komunistycznych Chin. Po zawieruszy rewolucji kulturalnej zaniedbane budynki poddano gruntownej renowacji, a władze zezwoliły na niektóre praktyki religijne. Ale mnisi z Shaolinu muszą również prowadzić interesy w obecnym układzie zaistniałym po ostatniej rewolucji i przyjmują nowe zasady handlowe zysku i niezależności. Nowa dewiza brzmi: wybierz klasztor, nakarm klasztor. Obrzędy błogosławieństwa w tutejszym sklepie z upominkami okazały się bardzo korzystne, od kiedy mnisi przed 3 laty po raz pierwszy pobłogosławili kilka posążków złotego Buddy, które zostały natychmiast rozchwytane przez pobożnych turystów. Kieruję działem sprzedaży dewocjonaliów w klasztorze Shaolin. Klasztor Shaolin, tak jak rozwijająca się turystyka, potrzebuje dużej ilości pieniędzy, żeby utrzymać się przy życiu. Sklep przynosi dodatkowe pieniądze. I to pomaga wierzącym i gościom lepiej zrozumieć nasz klasztor. Jest również oknem na świat. A
Yong Shu jako szaoliński przedstawiciel handlowy jeździ po całych Chinach. Dziś w rozwijającym się mieście Chengzhou musi spróbować przekonać początkującą spółkę do poparcia nowego pomysłu. Jestem z klasztoru Shaolin. Przyszedłem, żeby się dowiedzieć o produkcji takiego CD-ROM-u. To wydaje nasza spółka. Chcę zrobić serię do nauki kung fu. Klasztor Shaolin jest naszą największą atrakcją turystyczną. Wielu entuzjastów kung fu kupiłoby to. Musimy to omówić. Potrzebny jest nam projekt. Jak to zrobić? Powinniście zrobić projekt dotyczący długości filmu i tak dalej. Sformułujcie, jak to widzicie, czemu publikacja ma służyć, co ma zawierać, jak wyglądać i jakie macie środki. Dobrze, wrócę i napiszę propozycję. Dziękuję. Komercjalizacja klasztoru Shaolin zależy od utrzymania i promowania jego legendarnej historii. Mury klasztoru Shaolin jeszcze zachowały świadectwa początków kung fu. Dlaczego buddyjscy mnisi pierwsi zajęli się sztukami walki, pozostaje spowite legendą. Niektóre opowieści mówią o mnichach, którzy szukając ucieczki od życia wypełnionego spokojem i kontemplacją, wymyślili ćwiczenia oparte na sposobie poruszania się zwierząt. Inne ślady początków szaolińskiego kung fu wiodą do drużyny mnichów żołnierzy, zwerbowanych do bronienia cesarza. Bez względu na to, co jest prawdą, kung fu narodziło się w klasztorze Shaolin i przetrwało stulecia wojen i rewolucji. Gdy De Yang trafił do Shaolinu, przed 16 laty zastał zrujnowany klasztor, ciągle usiłujący trwać przy swoich buddyjskich tradycjach kung fu po dziesięcioleciach komunistycznych represji. Byłem skromnym uczniem szkoły średniej, kształconym przez wiele lat przez partię komunistyczną. Dlaczego pragnąłem wstąpić do klasztoru? Ludzie pobożni uważani byli za zabobonnych. Wówczas w Chinach nie wolno było być pobożnym. Zwłaszcza, że byłem dzieckiem urzędnika państwowego, wykształconym przez partię. Po tym, jak zostałem mnichem, wielu członków mojej rodziny odwróciło się ode mnie. Przez nich napotkałem przeszkody i stawałem wobec ciężkich prób. Mój mistrz bardzo surowo oceniał każde moje ćwiczenie. Czasem kazał mi wytrzymać w jednej pozycji bez ruchu przez 30 czy 40 minut. Najdłużej kazał mi zastygnąć bez ruchu przez godzinę. Wtedy, gdy nie mogłem czegoś wykonać, mistrz brał kij i stawał za moimi plecami. Naprawdę dawał mi solidną szkołę. Thank you.
Człowiek nie mógł się ruszyć. Byłem zupełnie zlany potem. Od stóp do głów. Te słowa płyną z serca. Tęsknię za domem i za białymi włosami starej matki. Prawdę mówiąc, mam też miłość. Często myślę o tej dziewczynie z moich snów. Większość instruktorów Dajanga nie pragnie zostać buddyjskimi mnichami. Kilku jest gotowych pomóc Li Hong Kuei'owi w podjęciu życia w celibacie i ubóstwie. Wiem, że mam poważne obowiązki. Skoro nie stoisz na straży i ja nie stoi na warcie, kto będzie bronił ojczyzny? Kto obroni nasz dom? Czy w domu prałeś swoje rzeczy? Nie bardzo. W domu używamy pralki. Nowi uczniowie potrzebują trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Zwykle trwa to 10 dni. Mnie zajęło tydzień. Poważnie się martwię. Właśnie wtedy, kiedy się uczę kung fu, czuję się zmęczony. Uczenie się kung fu z pewnością jest męczące. Starsi uczniowie, tacy jak ja, uważają, że trudno jest zrobić szpagat do samej ziemi. Młodsi są lepsi. To z pewnością jest męczące. Dla przybyszów to zaledwie początek ćwiczeń kung fu. Zanim spróbują zatrważających wyczynów najbardziej zaawansowanych uczniów Dajanga, trzeba będzie wielu lat poświęcenia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Do tego trzeba opanować specjalną technikę wewnętrznego oddychania. Przenosisz oddech tu i tu. A kiedy następuje atak, można odskoczyć jak sprężyna i odparować go przy użyciu tej siły wewnętrznej. Dzięki oddychaniu wznosisz się na szczyt i posługujesz się wyobrażeniem do obrony przed wszystkim. Codziennie ćwiczymy pchnięcia włócznią. Mędrcy w dawnych Chinach doszli do wniosku, że skoro do życia potrzebne nam oddychanie tlenem, to powinniśmy bardzo go cenić, regulując układ wewnętrzny przez głębokie wdechy i wydechy. Stopniowo było to stosowane w kung fu, w sztukach walki. Kung
Na przykład ta ręka normalnie jest po prostu ręką. Ale gdy zastosuję oddychanie, energia chi przechodzi najpierw do żołądka, potem posługując się świadomością przesuwam chi do ręki, która natychmiast się zmienia. Dzięki tej zmianie moja ręka może wytrzymywać wszelkie uderzenia. Można w nią walić na wszelkie sposoby, co nie ma znaczenia. Czasem skóra może być posiniaczona i otarta, ale narządy wewnętrzne nie doznają żadnego uszkodzenia. Wobec tego ludzie zawsze uważają tę siłę wewnętrzną za coś niewiarygodnego, nie do pojęcia, za coś tajemniczego. Po kilku dniach od przyjazdu mogę zrobić idealny szpagat. Jestem pewien, że mogę wytrzymać ból. Moja młodsza siostra mówiła mi, że ćwiczenia kung fu są ciężkie. Prosiła mnie, żebym przetrzymał trudności. Prawie się przyzwyczaiłem. Po tygodniu podstawowych ćwiczeń sądzę, że jeszcze niezbyt dobrze wychodzą mi szpagaty. Co się tyczy biegania, nadal wydaje mi się przykre. Wszyscy początkujący mają takie kłopoty, ale ja postanowiłem należycie się uczyć. Gdy przyjedziecie w przyszłym roku, powinniście nas tu jeszcze zobaczyć. Do tej pory powinniśmy być sprawniejsi. Chcę zostać mnichem. Wiele spraw na tym świecie mi się nie podoba. Buddyzm jest prawdą. Więc postanowiłem, że zostanę tu tak długo, aż on przyjmie mnie na swojego ucznia. Jeszcze tego samego dnia Li Hongkwei dowiedział się, że został przyjęty na ucznia De Yanga. Dla De Yanga przyjęcie nowego ucznia to poważne zobowiązanie. Od dziś będzie dla Li Hongkwei'a wsparciem fizycznym i duchowym przez resztę życia. Rodzice Li Hongkwei'a przyjechali do Shaolinu, żeby zobaczyć obrzęd przyjmowania syna na ucznia. Przez te lata pogodzili się, że będzie żył w klasztorze, ale nadal pamiętają rodzinne boje wywołane postanowieniem syna. Źle się czułem. On nie robił żadnych prac domowych. Nie chciał chodzić do szkoły. Chciał się tylko uczyć kung fu. Uciekł. Nie mogłem go znaleźć. Kiedy pierwszy raz trafił do Shaolinu, ojciec go odnalazł i przywiózł do domu. Wtedy rozpoczął strajk głodowy. Chciał jedynie uczyć się kung fu.
Omówiliśmy to i skoro nie było innego wyjścia, musieliśmy go tu odesłać. Jako matka mogę to teraz zaakceptować. Rozważaliśmy to bez końca, ale skoro został mnichem, nie będzie już naszym dzieckiem. Mnisi nie mogą się żenić, a my mamy tylko jednego syna. Jest dla nas stracony, czujemy smutek w sercu. Trzykrotny pokłon mistrzowi. Mistrz jest miłosierny. Podaj swoje buddyjskie imię. Twoim uczniem jest Xingji, ćwicząca mądrość. Cała zła karma tworzy się przez chciwość, nienawiść i niewiedzę poprzednich wcieleń. Dzisiejszy dzień zapamiętam na zawsze, bo od dawna marzyłem o takim dniu. Jestem bardzo szczęśliwy i podniecony. Powinienem podziękować mistrzowi za wiarę we mnie. Od dzieciństwa chciałem się tu znaleźć. Teraz urzeczywistniłem swój cel. W ciągu następnych miesięcy obaj przybysze poszli różnymi drogami. Młodszy uczeń, Wei Caolin, nadal jest w szkole. Doskonali się w kung fu i nadal trwa w postanowieniu, by użyć swych umiejętności w dążeniu do kariery wojskowej. Luang Peng opuścił szkołę po 3 miesiącach, by wrócić do świata biznesu w kantonie. Mówi, że nauczył się dosyć, żeby o siebie zadbać. De Yang poniósł wieść o szaolińskim kung fu na cały świat. Jego widowiskowy pokaz przyciągał tłumy w całej Ameryce. Tekst polski Elżbieta Zaleska. Czytał Tomasz Sandak. Reżyseria Leslie Woodhead. To będzie ciężka praca. Podejmujesz się jej? Tak. Niedobrze będzie, jeśli zrezygnujesz po kilku dniach. Powinieneś pilnie się uczyć. Przedstawię cię mistrzowi. To nasz mistrz. Wstań. Wstań. Zrobię dla niego umowę. Dobrze. Przygotuj umowę. Ile masz lat? 15. Jest zupełnie zdecydowany. Mówiłem mu, że będzie bardzo trudno. Niedobrze będzie, jeśli nie będziesz ciężko pracował. Wszystkim nowym uczniom De Yang pragnie zwrócić uwagę na buddyjskie zalecenia, które stanowią istotę uczenia się kung fu. Chcemy chronić wszystkie istoty świadome. Chcemy położyć kres wszelkiemu cierpieniu. Pragniemy nauczyć tych chłopców wszystkich chwytów. Chcemy zbliżyć się do Buddy. Staraj się pilnie uczyć i nie zrób zawodu rodzicom. Ci uczniowie są bardzo młodzi.
Szkoła Dayanga liczy około 300 uczniów i stanowi dla klasztoru cenne źródło dochodów. Uczniowie, wśród których jest kilku pięciolatków, pozostaną w szkole przez 3 lata. Opłata za rok nauki stanowi równowartość 200 funtów, czyli około 1300 zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania. To jest znaczny wydatek dla przeciętnego Chińczyka. Ucz się dużo, żebyś był najlepszy. Przyjedziemy do ciebie 17. Przyjedziemy 17, słyszysz? Przywieziemy ci do jedzenia coś specjalnego. Miasteczko Shaolin stało się magnesem dla tysięcy uczniów kung fu z całego świata. Skoro nie stoisz na straży i ja nie stoi na warcie, kto będzie bronił ojczyzny? Kto obroni nasz dom? Czy w domu prałeś swoje rzeczy? Nie bardzo. W domu używamy pralki. Nowi uczniowie potrzebują trochę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Zwykle trwa to 10 dni. Mnie zajęło tydzień. Poważnie się martwię. Właśnie wtedy, kiedy się uczę kung fu, czuję się zmęczony. Uczenie się kung fu z pewnością jest męczące. Starsi uczniowie, tacy jak ja, uważają, że trudno jest zrobić szpagat do samej ziemi. Młodsi są lepsi. To z pewnością jest męczące. Dla przybyszów to zaledwie początek ćwiczeń kung fu. Zanim spróbują zatrważających wyczynów najbardziej zaawansowanych uczniów Dayanga, trzeba będzie wielu lat poświęcenia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Do tego trzeba opanować specjalną technikę wewnętrznego oddychania. Przenosisz oddech tu i tu. A kiedy następuje atak, można odskoczyć jak sprężyna i odparować go przy użyciu tej siły wewnętrznej. Dzięki oddychaniu wznosisz się na szczyt i posługujesz się wyobrażeniem do obrony przed wszystkim. Codziennie ćwiczymy pchnięcia włócznią. To jest nasz nowy uczeń, Wei Caolin.
Od tej chwili powinniście się nim opiekować. Przywitajmy go. Najpóźniej o 8 uczniowie już są na boisku, żeby cały dzień intensywnie ćwiczyć. Nauczycielem nowych uczniów jest były uczeń Dayanga, Lee Hong Kuei. Kiedy słyszycie to wezwanie, natychmiast stawiajcie się w biurze. Chcę z wami porozmawiać o dzisiejszym dniu. Pierwsza lekcja przebiegła w zasadzie bez zarzutu, ale nie możecie widzieć własnych uchybień i błędów. Uprawiamy tradycyjne kung fu, w renowacji, a władze zezwoliły na niektóre praktyki religijne. Ale mnisi z Shaolinu muszą również prowadzić interesy w obecnym układzie zaistniałym po ostatniej rewolucji i przyjmują nowe zasady handlowe, zysku i niezależności. Nowa dewiza brzmi: wybierz klasztor, nakarm klasztor. Obrzędy błogosławieństwa w tutejszym sklepie z upominkami okazały się bardzo korzystne, od kiedy mnisi przed 3 laty po raz pierwszy pobłogosławili kilka posążków złotego Buddy, które zostały natychmiast rozchwytane przez pobożnych turystów. Kieruję działem sprzedaży dewocjonaliów w klasztorze Shaolin. Klasztor Shaolin, tak jak rozwijająca się turystyka, potrzebuje dużej ilości pieniędzy, żeby utrzymać się przy życiu. Sklep przynosi dodatkowe pieniądze. I to pomaga wierzącym i gościom lepiej zrozumieć nasz klasztor. Jest również oknem na świat. Yong Shu jako szaoliński przedstawiciel handlowy jeździ po całych Chinach. Dziś w rozwijającym się mieście Chengzhou musi spróbować przekonać początkującą spółkę do poparcia nowego pomysłu. Jestem z klasztoru Shaolin. Przyszedłem, żeby się dowiedzieć o produkcję takiego CD-ROM-u. To wydaje nasza spółka. Chcę zrobić serię do nauki kung fu. Klasztor Shaolin jest naszą największą atrakcją turystyczną.
Wielu entuzjastów kung fu kupiłoby to. Musimy to omówić. Potrzebny jest nam projekt. Jak to zrobić? Powinniście zrobić projekt dotyczący długości filmu i tak dalej. Sformułujcie, jak to widzicie, czemu publikacja ma służyć, co ma zawierać, jak wyglądać i jakie macie środki. Dobrze. Wrócę i napiszę propozycję. Dziękuję. Komercjalizacja klasztoru Shaolin zależy od utrzymania i promowania jego legendarnej historii. Najpóźniej o 8 uczniowie już są na boisku, żeby cały dzień intensywnie ćwiczyć. Nauczycielem nowych uczniów jest były uczeń De Yanga, Li Hong Kuei. Kiedy słyszycie to wezwanie, natychmiast stawiajcie się w biurze. Chcę z wami porozmawiać o dzisiejszym dniu. Pierwsza lekcja przebiegła w zasadzie bez zarzutu, ale nie możecie widzieć własnych uchybień i błędów. Uprawiamy tradycyjne kung fu. Ono ma własny styl, charakter i szczególny wydźwięk. Gdy wykonujecie ruchy, oni próbują je naśladować. Wielu uczniów robi to niewłaściwie. Na przykład ten ruch. Na początku powinien wyglądać tak. Energia chi przechodzi najpierw do żołądka, potem posługując się świadomością przesuwam chi do ręki, która natychmiast się zmienia. Dzięki tej zmianie moja ręka może wytrzymywać wszelkie uderzenia. Można w nią walić na wszelkie sposoby, to nie ma znaczenia. Czasem skóra może być posiniaczona i otarta, ale narządy wewnętrzne nie doznają żadnego uszkodzenia. Wobec tego ludzie zawsze uważają tę siłę wewnętrzną za coś niewiarygodnego, nie do pojęcia, za coś tajemniczego. Po kilku dniach od przyjazdu mogę zrobić idealny szpagat. Jestem pewien, że mogę wytrzymać ból. Moja młodsza siostra mówiła mi, że ćwiczenia kung fu są ciężkie. Prosiła mnie, żebym przetrzymał trudności.
prawie się przyzwyczaiłem. Po tygodniu podstawowych ćwiczeń sądzę, że jeszcze niezbyt dobrze wychodzą mi szpagaty. Co się tyczy biegania, nadal wydaje mi się przykre. Wszyscy początkujący mają takie kłopoty, ale ja postanowiłem należycie się uczyć. Gdy przyjedziecie w przyszłym roku, powinniście nas tu jeszcze zobaczyć. Do tej pory powinniśmy być sprawniejsi. Chcę zostać mnichem. Wiele spraw na tym świecie mi się nie podoba. Buddyzm jest prawdą. Więc postanowiłem, że zostanę tu tak długo, aż on przyjmie mnie na swojego ucznia. Jeszcze tego samego dnia Li Hongwei dowiedział się, że został przyjęty na ucznia De Yanga. Przed osłabieniem. Codziennie siadali twarzą do ściany i medytowali. Aby więc zachować formę i czujność, ćwiczyli kung fu. Wielu mnichów w przeszłości zasłużyło się dla sprawy Shaolinu. Zatem i wy powinniście w przyszłości dobrze ćwiczyć kung fu. I nie tylko to, ale co najważniejsze, powinniście poznawać zasady buddyzmu i zen. Czy po dwóch dniach masz ochotę tu być? Tak. A ty? W zasadzie tak. Co powiesz o swoim trenerze i o ćwiczeniach? Czy ćwiczenie stojący koń, robienie szpagatu, rozciąga ci nogi? Jeszcze nie umiem tego dobrze robić. Jak długo chcesz się uczyć? 3 lata. Co będziesz robił po ukończeniu? Zaciągnę się do wojska. Chcesz być żołnierzem i bronić ojczyzny. Bardzo szlachetne zamiary. Przyszliśmy tego samego dnia. Powinniśmy być jak bracia. Jest mi tu dobrze. Kiedy przyszedłem, było dobrze, ale nauka kung fu jest bardzo trudna. Prawdą jest to, co mówiliście na początku. Jest ciężko. W ostatnich 2 czy 3 dniach nadążałem już za klasą, ale rozciąganie nóg jest naprawdę trudne. Kiedy przyjedziecie? Którego? Przywieźcie trochę lekarstw. Prawie się przyzwyczaiłem. Po tygodniu podstawowych ćwiczeń sądzę, że jeszcze niezbyt dobrze wychodzą mi szpagaty. Co się tyczy biegania, nadal wydaje mi się przykre. Wszyscy początkujący mają takie kłopoty, ale ja postanowiłem należycie się uczyć. Gdy przyjedziecie w przyszłym roku, powinniście nas tu jeszcze zobaczyć. Do tej pory powinniśmy być sprawniejsi. Tam
chce zostać mnichem. Wiele spraw na tym świecie mi się nie podoba. Buddyzm jest prawdą. Więc postanowiłem, że zostanę tu tak długo, aż on przyjmie mnie na swojego ucznia. Jeszcze tego samego dnia Li Honghui dowiedział się, że został przyjęty na ucznia Dejanga. Dla Dejanga przyjęcie nowego ucznia to poważne zobowiązanie. Od dziś będzie dla Li Honghui'a wsparciem fizycznym i duchowym przez resztę życia. Rodzice Li Honghui'a przyjechali do Shaolinu, żeby zobaczyć obrzęd przyjmowania syna na ucznia. Przez te lata pogodzili się, że będzie żył w klasztorze, ale nadal pamiętają rodzinne boje wywołane postanowieniem syna. Źle się czułem. On nie robił żadnych prac domowych. Nie chciał chodzić do szkoły. Chciał się tylko uczyć kung fu. Uciekł. Nie mogłem go znaleźć. Dla Dejanga przyjęcie nowego ucznia to poważne zobowiązanie. Od dziś będzie dla Li Honghui'a wsparciem fizycznym i duchowym przez resztę życia. Rodzice Li Honghui'a przyjechali do Shaolinu, żeby zobaczyć obrzęd przyjmowania syna na ucznia. Przez te lata pogodzili się, że będzie żył w klasztorze, ale nadal pamiętają rodzinne boje wywołane postanowieniem syna. Źle się czułem. On nie robił żadnych prac domowych. Nie chciał chodzić do szkoły. Chciał się tylko uczyć kung fu. Uciekł. Nie mogłem go znaleźć. Kiedy pierwszy raz trafił do Shaolinu, ojciec go odnalazł i przywiózł do domu. Wtedy rozpoczął strajk głodowy. Chciał jedynie uczyć się kung fu. Omówiliśmy to i skoro nie było innego wyjścia, musieliśmy go tu odesłać. Jako matka mogę to teraz zaakceptować. Rozważaliśmy to bez końca, ale skoro został mnichem, nie będzie już naszym dzieckiem. Mnisi nie mogą się żenić, a my mamy tylko jednego syna. Jest dla nas stracony, czujemy smutek w sercu.
powiedział, że przyszedłem. Nie widział mnie wówczas. Przez kilka dni nie wiedziałem, co robić. Byłem bardzo zdeterminowany. Klęczałem pod jego drzwiami przez 4 czy 5 godzin. Zobaczył, jak bardzo tego chciałem. Być może sądzone było nam się spotkać, jak to określamy w buddyzmie. Więc przyjął mnie na pewien okres. W Chinach mawia się: rodzice dają mi życie, ale to mistrzowie i nauczyciele mnie kształtują. Gdy uczniowie przychodzą do nas, mamy obowiązek ich kształcić. Uczyć ich kultury i moralności, żeby byli prawdziwymi, przyzwoitymi ludźmi. Miłymi ludźmi. Kiedy przyszedłem po raz pierwszy, chciałem być uczniem De Yanga, ale on mnie nie przyjął. I aż dotąd nie miałem tej szansy. Ale kiedy taka okazja się nadarzy, muszę być jego oddanym uczniem. Dookoła jest wiele pagód. To jest największy na świecie las pagód. W ciągu stuleci pochowano tu wielu wybitnych mnichów. Szaolińskie kung fu powstało dlatego, że dawno temu mnisi chcieli uchronić swe ciała przed zmęczeniem, a kończyny przed osłabieniem. Codziennie siadali twarzą do ściany i medytowali. Aby więc zachować formę i czujność, ćwiczyli kung fu. Wielu mnichów w przeszłości zasłużyło się dla sprawy Shaolinu. Zatem i wy powinniście w przyszłości dobrze ćwiczyć kung fu. I nie tylko to, ale co najważniejsze, powinniście poznawać zasady buddyzmu i zen. W mieście Chengzhou musi spróbować przekonać początkującą spółkę do poparcia nowego pomysłu. Jestem z klasztoru Shaolin. Przyszedłem, żeby się dowiedzieć o produkcję takiego CD-ROM-u. To wydaje nasza spółka. Chcę zrobić serię do nauki kung fu. Klasztor Shaolin jest naszą największą atrakcją turystyczną. Wielu entuzjastów kung fu kupiłoby to. Musimy to omówić. Potrzebny jest nam projekt. Jak to zrobić? Powinniście zrobić projekt dotyczący długości filmu i tak dalej. Sformułujcie, jak to widzicie, czemu publikacja ma służyć, co ma zawierać, jak wyglądać i jakie macie środki. Dobrze, wrócę i napiszę propozycję. Dziękuję. Komercjalizacja klasztoru Shaolin zależy od utrzymania i promowania jego legendarnej historii. Klasztoru Shaolin jeszcze zachowały świadectwa początków kung fu. Dlaczego buddyjscy mnisi pierwsi zajęli się sztukami walki, pozostaje spowite legendą. Niektóre opowieści mówią o mnichach, którzy szukając ucieczki od życia wypełnionego spokojem i kontemplacją, wymyślili ćwiczenia oparte na sposobie poruszania się zwierząt.
Inne ślady początków szaolińskiego kung fu wiodą do drużyny mnichów żołnierzy, zwerbowanych do bronienia cesarza. Bez względu na to, co jest prawdą, kung fu narodziło się w klasztorze Shaolin i przetrwało stulecia wojen i rewolucji. Gdy De Yang trafił do Shaolinu, przed 16 laty zastał zrujnowany klasztor, ciągle usiłujący trwać przy swoich buddyjskich tradycjach kung fu po dziesięcioleciach komunistycznych represji. Byłem skromnym uczniem szkoły.